Dziś film o rybkach akwariowych, a dokładniej o rybce akwariowej, która nie jest aż tak bardzo oklepana dla większości akwarystów. Film z serii Atlas ryb akwariowych. Wiem, że tę serię filmów lubicie, a jeszcze jak dodam, że o brzance pandzie będzie opowiadał nasz stały ekspert od ryb akwariowych Damian Lewiński, to już chyba wszyscy wiedzą, że będzie to spora dawka merytorycznej wiedzy. Wiedzy, która jest przede wszystkim poparta bardzo dużym doświadczeniem. Przypomnę, Damian Lewiński ma swój prywatny biznes przy ulicy Niemcewicza 24 w Łodzi. Tam właśnie prowadzi hurtownię ryb akwariowych i właśnie tam nabierał bardzo dużego doświadczenia, które teraz może przekazać widzom kanału Aquascaping TV. A jeśli ktoś by chciał kupić jakąś fajną rybkę w doskonałej formie zdrowotnej, no to zapraszam właśnie do Damiana. Można też pisać do Damiana na Facebooku. Linki do jego aukcji umieszczam w opisie tego filmu. Ja tylko na sam koniec przypomnę, że jest możliwość wspierania kanału. Łatwo to się robi. Wystarczy kliknąć w ikonkę Wesprzyj, a tam już system sam Was poprowadzi. Ze wspieraniem kanału wiążą się konkretne bonusy. Na przykład ten film, który teraz oglądacie, wspierający oglądali kilka ładnych dni temu. A więc wcześniejsze premiery i wiele, wiele innych. Zresztą więcej informacji właśnie jest w ikonce Wesprzyj. Jeżeli Ci się tego typu filmy podobają, oczywiście sam dobrze wiesz, co zrobić, żeby mi za to się odwdzięczyć. Aquascaping TV, witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek z serii Atlas ryb akwariowych. Dziś bohaterem jest brzanka panda. Opowiada o tej świetnej rybce Damian Lewiński. Tuż po króciutkim intro. Zapraszam na film. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jest to kanał Aquascaping TV, ja mam na imię Sławek i ze mną jest gość, który pewnie wielu z Was się spodoba to, co mówi i wielu z Was pewnie będzie znało tego gościa. Jest nim Damian Lewiński. Witam Ciebie, Damian. Witam wszystkich. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Atlas ryb akwariowych. I kolejna rybka bardzo ciekawa, o której Damian nam opowie, a jest nią brzanka panda. Powiedz mi, Damian, najpierw zawsze zaczynamy od tego, gdzie tą rybę w środowisku naturalnym można spotkać, czyli pochodzenie tej ryby. To jest kolejny endemit z mojej kolekcji, Haludaria fasciata, bo tak ta brzanka się nazywa po łacinie, pochodzi z południowych Indii. Występuje m.in. w rzece Ganges. Dobrze. Kilka słów może na temat wyglądu ogólnego takiego i różnicami między wyglądem płci samca a samicy. No to już tutaj na początku mamy trudności z tego względu, że jest to ryba, która z racji tego, że żyje na bardzo, mimo że endemicznym, to bardzo dużym obszarze, bo Indie są ogromne. Tutaj długość samego Gangesu też jest spora i ona lokalnie tworzy zupełnie inaczej wyglądające odmiany. Od takich ryb, które są żółto-złote, przez zieloną, a kończąc na takich wiśniowo-czerwonych, intensywnie zabarwionych. Ja mam te najładniejsze czerwone u siebie i je sobie rozmnażam. Samce są intensywnie czerwono ubarwione, mają płetwę grzbietową intensywnie czerwoną, odbytową i piersiówki też bardzo czerwone. Ten kolor czarny przechodzi aż w taki kolor błyszczący zielony, także jest dosyć fajnie kontrastowo ubarwiona i samce przed tarłem mają wysypkę tarłową na wąsikach, także wyglądają tak jak mały Adolf i dosyć fajnie się prezentują w akwarium. A powiem Ci, że tutaj mnie trochę zdziwiłeś, mówiąc tym, że te ryby pochodzą z Gangesu. Ja powiem Ci, zawsze jak oglądam filmy różne tych rejonów świata,
czyli Indii, to powiem ci, że ta woda w tym Gangesie wygląda tak, jakby tam coś umarło, ale już wiele lat temu, a jednak ludzie to piją i ponoć ostatnio kiedyś na National Geographic oglądałem taki program, że ta woda ma coś w sobie, że tam ludzie po prostu nie chorują przez to. Oczywiście florę bakteryjną mają odpowiednią ci miejscowi, bo pewnie jakbyś ty się napił czy ja tej wody, no to możliwe, żebyśmy wylądowali w szpitalu, ale no to ja tutaj Ganges nie należy do najczystszych rzek, no co by nie to mówić. To ja tutaj powiem ciekawostkę przyrodniczą, z tego względu, że faktycznie coś jest w tej wodzie i są to bakteriofagi w bardzo dużej ilości. Z racji tego, że ta woda jest natleniona, jest w niej piekielnie dużo bakterii, to tam te bakteriofagi dosyć mocno się namnażają i każdy import z Indii, który przychodzi z jakąś tam porcją wody z Gangesu, no to jest bardzo cenna rzecz na hodowli, z tego względu, że taka gangesówka, jak ja to mówię, jeśli się nią zaszczepi gąbki na hodowli, to potem ryby nie chorują w tych akwariach. I to jest naprawdę prawda. Na hurtowniach, w których często są robione importy z Indii, w tych akwariach, w których pływały ryby z Gangesu, naprawdę ryby nie chorują. Te bakteriofagi, po prostu większość bakterii są w stanie ubić. Zresztą na początku XX wieku zaczynała przed antybiotykami być modna metoda leczenia przy pomocy właśnie bakteriofagów. Było sporo specjalistów, którzy je badali. No ale z racji tego, że bakteriofagi są za darmo, a leki trzeba produkować i brać za nie pieniądze, no to tutaj przemysł bakteriofagowy umarł i to leczenie bakteriofagami zostało zapomniane i te wszystkie metody namnażania bakteriofagów też, ale jest to jak najbardziej metoda zwalczania chorób, którą można zastosować nie tylko w akwarystyce, ale też w codziennym życiu. No i właśnie, i to jednak okazuje się, że to prawda, że jednak coś w tym Gangesie jest, co sprawia, że po prostu ci ludzie nie chorują. No to dobrze, to ile taka ryba w takim Gangesie musi mieć stopni i jakie parametry wody musi mieć, żeby dobrze się czuła w naszym akwarium? Znaczy, w Gangesie to już nie, ale jak przeniesiemy z Gangesu do naszego akwarium. Parametry wody, proszę cię, powiedz. Ganges to jest ryba, która, znaczy ta rzeka, która zaczyna swój bieg w górach, także w górnych odcinkach rzeki ona jest dosyć chłodna, między tam 14 stopni a 22 to są takie temperatury, które są typowe dla tego rejonu. Oczywiście w akwarium ona znosi nawet do 26-28 stopni bez problemu. W większej temperaturze już dzióbkują, także widać, że im tego tlenu dosyć mocno brakuje. No i jest to też ryba reofilna, która zdecydowanie lepiej się czuje w akwariach, w których jest dosyć duży nurt. Jest to ryba dość nieśmiała, dlatego o ile w akwarium ona żywiołowo sobie po całym akwarium pływa, to w sklepach się źle czuje, z tego względu, że to jest gatunek, który potrzebuje do komfortu psychicznego korzeni, kryjówek i roślin akwariowych. Jeśli jest w pustym akwarium, natychmiast traci kolor i zaczyna brzydko wyglądać. No właśnie, a przeważnie w takich zwykłych sklepach zoologicznych to po prostu jest tylko szkło i nic więcej. Strefy, w jakich można spotkać tą rybę, czy to mówię bardziej przy dole, czy środek, czy powierzchni? Żerują w roślinach i przy dnie, a większość czasu spędzają w środkowej i górnej strefie akwarium. Jaka? No i przy dnie też odbywają tarła, no bo tutaj trzymając je na miękkiej wodzie i na takiej wodzie, która ma te 23 stopnie, praktycznie codziennie możemy oglądać tarła. Jeśli tylko mamy jakąkolwiek kępkę mchu jawajskiego w akwarium, to one non-stop się będą tarły. Powiedz mi, nie wiem czy wspominałeś o tym, jak duże te ryby dorastają. Jeżeli nie, no to proszę cię, przypomnij jeszcze raz. Dorosłe, najbardziej wyrośnięte sztuki dorastają do 6 cm. No to jakie te ryby są względem swojego gatunku i względem innych gatunków? Czy to ryba, która nadaje się do akwarium tak zwanego ogólnego, czy raczej trzeba było ją trzymać tylko w jednogatunkowym akwarium? Jeżeli tak, to z jakimi rybami dogaduje się? Z mojego doświadczenia raczej jest to ryba, która nadaje się do akwarium ogólnego, z tego powodu, że nie wykazuje jakiejś super agresji dla innych gatunków ryb. Jedyne co, to samce są dość napastliwe w stosunku do samic. Jeśli jest zbyt duża przewaga samców nad samicami, to samce potrafią zamęczyć samice. Więc tutaj robiąc zakupy też trzeba pamiętać, że mimo że samce są ładniejsze, to nie można dopuścić do takiego połączenia, że będzie na przykład 8 samców i 2 samice, no bo te 2 samice odniosą śmierć w wyniku tego, że po prostu zostaną zamęczone przez samce. No dobrze, a jeżeli
akwarium ogólnym, to z jakimi gatunkami? Co byś tam polecił? Bo ja mam na pewno będą ludzie pytać o to. Ja mam je u siebie z daniem malabarskimi, z tymi z badisami, asamensis. Tutaj mam jeszcze dzikie bojowniki, te beta simplex w akwarium z nimi. Od groma różnych ślimaków. I co tutaj jeszcze pływa z rybek? Galaksy, jakieś pojedyncze rozborki, które gdzieś tam mi zostały z poprzedniej obsady. Czyli dosyć taka spokojna rybka chyba dla innych gatunków. I mułojady w Dynie. No to tutaj właściwie tyle mieszka w tym akwarium. Także to jest ryba bezkonfliktowa, ona tam żyje swoim życiem. Jeśli ma jakikolwiek dostęp do mchu, no to tak naprawdę większość swojej uwagi skupia na reprodukcji. Jeżeli słyszę słowo brzanka, to wydaje mi się, że to jest ryba stadna. Czy się mylę, czy tak jest? Tak, stadna to jest ryba, przynajmniej 8 sztuk trzeba mieć, a najlepiej nawet 14 w przypadku tego gatunku, bo im jest ich więcej, tym się mniej stresują. No i też z takich ciekawostek to jest to ryba, która glony nitkowate zjada, więc tutaj w akwarium te glony takie upierdliwe, które na liściach wyrastają w zielenicę, ona sobie podskubuje. O ile nitek za bardzo nie chce jeść, to te krótkie nitkowate glony, które na liściach występują, obgryza tak, że zostają tylko plamki po nich, więc w akwarium też robi robotę, bo usuwa glony. No to mówiłeś, że taką idealną jakby obsadą tego gatunku jest 14 sztuk. To dla tych 14 sztuk tej ryby ile litrów akwarium powinno mieć? Między 240 a 300 litrów, myślę. To jest ryba, która lubi pływać, lubi też dosyć duży nurt, więc tutaj nie ma co jej ograniczać możliwości do pływania. Trzeba zrobić tak, żeby w akwarium przynajmniej 1/3 była wolna przy przedniej szybie do pływania, a resztę w rogi, akwarium i tył obsadzone roślinami, żeby miały też w razie czego możliwość się schować, a na dno mech jawański albo jakikolwiek inny mech, w którym będą mogły się rozmnażać. No to teraz może przejdźmy do odżywiania. Kilka słów o odżywianiu tej ryby prosiłbym cię teraz. Jest to ryba wszystkożerna, zjada, no tak jak już mówiłem, glony. U mnie też nie gardzą ziemniorem. Jedzą też makuchy z lnu i z ostropestu u mnie dosyć chętnie. A z takich pokarmów zwierzęcych, no to ochotka, tubifex, dafnia, no to właściwie wszystko, co im się wrzuci, to one wszystko zjedzą. To jest taka ryba jak świnia, wszystko zje, nie wybrzydza. Jak trzeba przygotować akwarium do rozmnażania tych ryb? Jaką temperaturę wody, jakie parametry wody, czy są jakieś udziwnienia, że tak powiem? Trzeba im zrobić dużą podmiankę na kranówkę. Tą kranówkę lekko przykisić, żeby było dosyć dużo soli w akwarium i po takim przykiszeniu... Co znaczy przykisić, bo większość ludzi, którzy teraz słuchają, będzie wiedzieć. Trzeba doprowadzić, żeby pH spadło gdzieś tak do 6,5 w sposób samoczynny poprzez azotany i metabolity, które ryby wydzielają. I opowiadaj dalej. I taką wodę, jak już mamy przykiszoną, no to robimy kilka seryjnych takich podmianek po 10-20% na wodę RO i dochodzi do spontanicznego tarła, które odbywa się w roślinach. Rośliny najlepiej umieścić ten mech jawański w słoikach z tego powodu, że takie napchane słoiki mchem łatwo potem wyciągać do oddzielnych akwarii, żeby tam oddzielnie sobie już inkubować tą ikrę i rozmnażać te ryby w innym akwarium, znaczy rozmnażać, żeby się wylęgały w innym akwarium, a nie w tym ogólnym, z tego powodu, że w ogólnym natychmiast po wylęgu zostaną wyjedzone przez rodziców. Powiem ci, Damiana, bardzo sprytny sposób. Bardzo mi się ten sposób podoba. Sposób jest sprytny i to właściwie jedyny u tego gatunku, bo ja próbowałem je na różdżki i krowy puszczać do takich pustych akwarii, nawet w koszach tarłowych, i one się niestety stresują w akwariach, w których nie mają dostępu do całego akwarium i kryjówek, no i po prostu przestają się rozmnażać. Samce tracą natychmiast wysypkę tarłową, stają się blade, no i tracą jakiekolwiek zainteresowanie samicami. A stosując te słoiki, można w sposób ciągły praktycznie codziennie zmierać ikrę i sobie ją inkubować w innych akwariach. Świetny sposób, jak zwykle, Damian, twoja wiedza jest zarąbista. Powiedz mi jakieś ciekawostki na temat tego gatunku? No, największą ciekawostką z tego gatunku jest to, że ona ma tak dużo lokalnych odmian, które się od siebie różnią dosyć mocno. To jest rzadko spotykane, żeby jeden gatunek miał aż tyle różnych form lokalnych. No, ile takiego gupika, którego z hodowli mamy, który tam w różnych miejscach inaczej wygląda, no to oczywiście poprzez selekcję zostały wyhodowane te odmiany, a tutaj brzanka panda dzięki temu, że żyje w różnych środowiskach, sama, że tak powiem, wyhodowała sobie te różne formy i tych brzanek pand w różnych kolorach jest naprawdę sporo.
i tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy z dostawy nam przyjdzie ryba taką, jak sobie wymarzyliśmy, czy jakaś inna, bo praktycznie w zależności od tego, gdzie była pana, może zupełnie inaczej wyglądać. Takie podsumowanie teraz. Dla kogo ta ryba najlepiej by się nadawała? Czy dla jakiej... To jest ryba zdecydowanie dla wielbicieli ładnych ryb o ciekawym behawiorze, bo one też są żywe, takie żwawe, widać je w akwarium. No i dla ludzi posiadających ryby z Azji, bo to są takie ryby typowo do akwarium biotopowego, z racji tego, że ryby azjatyckie nie za bardzo chcą współpracować z rybami z Ameryki Południowej czy Północnej, z tego powodu, że są zbyt agresywne, zbyt napastliwe w stosunku do innych ryb i po prostu inne ryby się czują zestresowane. Na azjatyckie ryby, z racji tego, że w takim warunkach, gdzie wszyscy są natrętami, się wychowały, to się czują jak Polak w kolejce w rzeźniku, po prostu musi wytrwać. To jak zwykle poczucie humoru i przełożenie to na akwarystykę też level master u ciebie. W dzisiejszym filmie to by było na tyle. O brzance panda opowiadał człowiek, który ma swój sklep w Łodzi przy ulicy Niemcewicza 24. Tam właśnie ciekawe ryby w dobrej jakości możecie od niego kupić. A był nim Damian Lewiński. Dziękuję ci, Damian, bardzo serdecznie za kolejne przyjęte zaproszenie. Fajnie, że jesteś z nami i opowiadasz nam ciekawe rzeczy i dzielisz się swoim doświadczeniem. Dobra, dziękuję, na razie, cześć.